Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was dzisiaj na Szlaku Orientalnych Opowieści. Jesteśmy w Pałacu pod Blachą i w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka 1 czerwca, na pewno obchodzonym w naszym kraju, zabierzemy Was w świat Orientu i w taką krótką opowieść o tym, jak na świecie się świętuje, jak dzieci bawią się i czym bawią się dzieci właśnie w świecie Orientu. Ten pierwszy slajd, którym zaczęliśmy zajęcia, nasze dzisiejsze spotkanie, nawiązuje bezpośrednio do daty, która jest przed nami, a mianowicie do 1 czerwca. To jest taki dzień w kalendarzu, w którym na pewno w naszym kraju, ale nie tylko w naszym, świętuje się oczywiście Dzień Dziecka. My dzisiaj do tego Dnia Dziecka będziemy nawiązywać, ale postanowiłyśmy dzisiaj porozmawiać i poopowiadać i pokazywać Wam wszystkim, czym bawią się dzieci na całym świecie, a zwłaszcza w tej naszej części Orientu, i czym te zabawki mogą być. Zaczęłyśmy tutaj takim pięknym dźwiękiem gongu, żeby pokazać, że przede wszystkim zabawki i instrumenty muzyczne to też jest właśnie bardzo piękna tradycja. Instrumenty muzyczne tworzyło się z przedmiotów i z materiałów, które były oczywiście dostępne gdzieś dookoła w przyrodzie. Dlatego na przykład można było sobie wykonać taki piękny bębenek. No, z tym gongiem już trudniej i w tym sensie poważniej, bo potrzebujemy już tutaj bardzo takich, powiedziałabym, profesjonalnych elementów i metalowych i specjalnego tworzywa na wytworzenie gongu, ale niemniej jednak warto zacząć od takiego hasła, że te zabawki to takie przedmioty też mogły być użytku codziennego, które były użytkowymi przedmiotami, ale jednocześnie właśnie służyły do zabawy, jak na przykład ten dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów, a jednocześnie zobaczcie jakieś już zwierzątko tutaj, żeby było przyjemniej i żeby można było sobie przy okazji tego przedmiotu no, na przykład wysnuć jakieś opowieści. A propos opowieści, to nie zapomnijmy, że najwspanialszą rozrywką zawsze jest czytanie książek, czytanie opowieści. Jeśli chodzi o region Orientu i Wschodu, to stamtąd zdecydowanie mamy wspaniałe baśni, wspaniałe bajki, wspaniałe legendy, które snują się i dają nam bardzo wiele porad na życie. Oprócz tych przedmiotów, oprócz książek, oprócz instrumentów, które można było sobie budować, konstruować, jest bardzo wiele różnych innych zabaw, zarówno w terenie, na powietrzu, na dworze, jak i takich, które można było sobie w warunkach domowych organizować w mniejszej lub większej ilości osób. Zaczynamy od bardzo konkretnego punktu w naszym świecie Orientu, a mianowicie od Japonii i japońskiego święta, które nazywa się Akabeko, czyli jest to dosłownie czerwona krowa. Ta czerwona krowa opowiada nam legendę jako historii, która nam przypomina budowanie świątyni. Tam akurat opowiadana jest wersja oczywiście z prawdziwą krową, która no, przez to, że nie było w okolicy za dużo zwierząt pociągowych, a trzeba było oczywiście wtaczać na wzgórze bardzo ciężkie elementy, to ta krowa zaczęła w tym budowniczym bardzo pomagać. A kiedy dokończono budowę tej świątyni, to zwierzę nie chciało już opuścić tego miejsca i ponoć zamieniło się w kamień. I na pamiątkę tej legendy, tego dobrotnego zwierzęcia, właśnie mamy taki wizerunek, a nawiązując do tej legendy i do tej tradycji, jednym z takich najbardziej tradycyjnych wykonywanych przez dzieci zabawek jest właśnie taka czerwona krowa, która w dodatku, może tutaj nie widać tego na slajdzie, bo nie możemy Wam pokazać ruchu, widać. Ale ona ma specjalnie zrobioną tak głowę, żeby ta głowa się kiwała. To troszeczkę nam przypomina i nawiązuje no, bardzo sławne swojego czasu u nas w kraju takie zabawki, które się tak układało na szybie przedniej albo tylniej samochodu. To były chyba zwykle pieski, prawda? No właśnie. A tutaj mamy japońską świętą, właściwie czerwoną, ale w tym sensie świętą krowę. Tradycyjna figurka z rejonu Aizu. Pędzimy sobie dalej. I jesteśmy w Chinach, a ten slajd ma nam przypominać o tradycji zabawek, która jest no, już ponad
Ponad 2000 ma ta tradycja. Czy może dostrzegasz coś na tym slajdzie, co nam podpowie, o czym będziemy mówić? Myślę, że tam latawce widzę. Tak. Mamy takie bardzo piękne obrazki, które nam przypominają, jak dawna jest to tradycja. I przede wszystkim myślę, że warto tu wspomnieć o tym, że te latawce przed takim naszym dzisiejszym wyłącznie zabawkowym zastosowaniem, no miały jeszcze inną funkcję. Jako poczta? Po pierwsze, jako poczta mogły być wykorzystywane, ale na większą skalę były latawce wykorzystywane jako zdobywanie informacji w starciu z wrogiem. Mogły też służyć i pomagać w wyznaczaniu jakiejś odległości. Czyli to były takie, no, nie tyle zabawki, co narzędzia powietrzne, dzięki którym jakieś efekty się uzyskiwało. Takim prototypem podobno pierwszego, pierwotnego latawca był ptak, który został zbudowany. No i on przez 3 dni unosił się w powietrzu i to zostało uznane jako wielki sukces. I uznano, że właśnie w historii możemy ten punkt oznaczyć od tego momentu jako ten taki pierwotny prototyp latawca. No dzisiaj mamy absolutnie latawce najróżniejszego kształtu, kolorów, też form. Może jeszcze pokażę bardzo drugi taki urokliwy slajd właśnie, nawiązujący do historycznych przedstawień latawców. Dzisiejsze nasze latawce są, o zobaczcie, tutaj jeszcze taka podpowiedź, jak wspaniałe i wbrew pozorom skomplikowane konstrukcje to mogą być te latawce, bo mamy takiego pięknego smoka, smok, czyli symbol Chin, ale nie taki, którego należy się bać, bo ten smok chiński to jest zwierzę, którego darzy się szacunkiem, jest uznawany i kojarzony z mądrością prędzej niż ze strachem. I tak jak powiedziałam, zbudowanie takiego latawca wcale nie musi być prostą sprawą, ale za to przepięknie się prezentuje, zwłaszcza jeżeli jest solidnych, dużych rozmiarów, więc na wszelkiego rodzaju... I bardzo kolorowe. Tak, na wszelkiego rodzaju świętach, festynach to oczywiście wspaniale się prezentuje. Dzisiejsze nasze tradycyjne latawce najczęściej wyglądają w ten sposób, jak teraz na slajdzie macie podpowiedź, ale one oczywiście mogą być budowane z najróżniejszych elementów. Tutaj zobaczcie na takiej przezroczystej folii ponaklejane są różne kolorowe elementy z papieru i też uważam, że bardzo pięknie i barwnie się to prezentuje, zwłaszcza na słonecznym niebie, choć oczywiście do latawca zawsze potrzebny jest wiatr. I teraz, moi drodzy, wędrujemy sobie już do następnej części świata. I taki owoc, który jest uznawany za największą pomarańczę, może coś ci się... Nie, jeśli już bym miała coś skojarzyć ze znanym nam owocem, to prędzej pomelo. A, pomelo. Mhm. Chodzi o rozmiar oczywiście tego owocu, on jest sporych rozmiarów. I dlaczego jest nam potrzebny przy okazji zabawy? Dlatego, że jak obierzemy skórkę z tego owocu, to ta skórka, która przy dużym owocu jest szansa, że będzie dłuższa, niż na przykład z mandarynki. Ta skórka to jest właśnie bardzo dobry i fajny pomysł na zabawę dla dzieci w różnych częściach świata, ponieważ te fragmenty skórki były nadziewane na patyk i później ten patyk z taką skórką mógł nam nawiązywać czy no, odwzorowywać jakieś zwierzątko. Przez to, że skórka będzie się chybotała, będzie nam człapała w taki śmieszny sposób, poruszała się dziwacznie, te dzieci przy swojej wspaniałej wyobraźni jak najbardziej są w stanie wykrzesać z tego najróżniejsze zabawy i opowieści i widzieć w tym najróżniejsze zwierzątka. Zobaczcie, na przykład można zbudować po lewej stronie taki slajd, chociażby taką piękną karocę. To jest właśnie z takich owoców. A ja tutaj zestawiłam to ze slajdem takiej... człapiącej kaczuszki, bo to trochę w nawiązaniu do naszych tradycyjnych takich zabawek straganowych, ludowych, tak, które są jeszcze na szczęście wykonywane i sprzedawane właśnie przy okazji różnych festynów. One są co prawda wykonywane najczęściej z drewna, ale mogą mieć różne elementy i właśnie do takich różnych chyboczących, budowanych zwierzątek można ewentualnie to przyrównać. A teraz przenosimy się do
następnej części świata i tym razem, moi drodzy, jesteśmy przy okazji straganów, festynów, ale na pysznej zabawie. Dlaczego tak mówię? Bo te zwierzątka, które tutaj widzicie, to są ulubione zwierzątka... Pewnie zrobione z czegoś dobrego. Ulubione zwierzątka wietnamskich dzieci. One też mogą przyjmować kształty i rozmiary i przede wszystkim formy najróżniejsze, bo i postaci, i zwierzątka, i co tylko chcemy, można sobie zrobić z tego. Natomiast, dobrze się domyślasz, ponieważ one są robione i wytwarzane z cukru. Z cukru. Więc są oprócz tego, że piękne, kolorowe, nadziane na patyczki albo takie leżące, to przede wszystkim można je po prostu po zabawie zjeść. My też mamy podobną tradycję, bo przy okazji zabaw i festynów na przykład wata cukrowa, prawda? Tak, najpierw można ulepić z niej coś ciekawego, tak. Później należy to skończyć. Czyli gdzieś ten wątek tutaj też nawiązuje do naszych tradycyjnych zabawek również. A teraz, moi drodzy, zabawa grupowa, towarzystka, może nie tyle w oparciu o budowane zwierzątka, co o konkretną właśnie zabawę. Zabawa z Indonezji. Tu dobrze widać bohaterów tej zabawy, jeśli mogę tak powiedzieć. Jest najmniejsza. Mucha, pszczoła. Mrówka. A, mrówka. Jest mrówka, potem jest człowiek, a na końcu? Słoń. A na końcu słoń. I o co chodzi w tej zabawie? Otóż, moi drodzy, chodzi o gesty i walkę na te gesty. Gdybyśmy mieli to skojarzyć z dobrze nam znaną zabawą, a jest taka, to będzie to papier, nożyce i kamień, tak. Tylko tutaj chodzi o trzy elementy, które się wskazuje palcami i jest to, już Wam pokazuję na kolejnym slajdzie. Jest to palec pierwszy wskazujący i ten palec jest symbolizowany przez... Mrówkę zakładam. Nie. Człowieka. Człowiek. Potem mamy palec najmniejszy, piąty. To będzie mrówka. To będzie mrówka jako najmniejsza, a potem mamy... Kciuk. I co to będzie? Słoń. Został nam słoń. I o co chodzi, zobaczcie. Człowiek bije mrówkę, no bo niestety jest w stanie ją nadepnąć i pozbawić ją życia, chcący lub nie chcąc. Mrówka ma przewagę nad słoniem, bo... Bo jej nie, może nie zauważyć słoń tak naprawdę. Może nie zauważyć. Mrówka może się dostać na przykład do ucha i przeszkadzać konkretnie, na przykład łaskocząc, prawda? Ale z kolei słoń ma przewagę nad człowiekiem, bo chociażby jest od niego większy i cięższy i w starciu może być bardziej niebezpieczny niż człowiek dla słonia. A więc taki rodzaj towarzyskiej zabawy, już tym razem w oparciu o własne ciało i o to, co zawsze mamy przy sobie, jeśli mogę tak powiedzieć. A teraz jeszcze jedna, chyba najbardziej kolorowa z tych propozycji, które na dzisiaj przygotowaliśmy, zabawa pakistańska, rangoli, o ile dobrze to wymawiam, która polega na, no nie boję się powiedzieć chyba takiego używając określenia, konstruowaniu przepięknych wzorów do rysowania, do malowania. One mogą być i powstawać zarówno na kartce papieru, jak tutaj widzicie, i przy pomocy kredek i farb, ale mogą, zobaczcie, już być wykonywane z kred albo z jakichś takich mas bardziej plastycznych, które się będą bardziej lepiej trzymać powierzchni. Tutaj mamy jeszcze kredy i tym razem podwórko, podłoże takie zewnętrzne. Ale zobaczcie, mogą też powstawać z nich przepiękne całe powierzchnie. No i tutaj nawet w użyciu o rośliny albo jakieś materiały, tkaniny czy elementy. O, zobaczcie chociażby jak tu. Musicie przyznać, że wygląda to bardzo pięknie i reprezentacyjnie, tak, i kolorowo. To tylko nasza wyobraźnia nas tak naprawdę ogranicza ewentualnie. Zabawę mogą tworzyć całe takie powierzchnie i kolejne wersje i wzory tychże rangoli. No, należy zaczynać od podstawowych takich wzorów, najprostszych, żeby sobie wyćwiczyć rękę, czyli na przykład jakichś gwiazd, jakichś kół, jakichś kwiatów, a potem stopniowo rozbudowywać to, żeby powstawały aż takie wspaniałe wersje. Nasza lampa nawiązuje do tych. Co nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie nawiązać do takich bardziej tradycyjnych, ruchowych zabaw w terenie, chociaż pewnie i na zamkniętej powierzchni również, bo jeżeli jest nas kilka osób, to możemy wrócić
do takich wspaniałych zabaw ruchowych, żeby nie siedzieć za długo w jednym miejscu, co jest zdecydowanie najzdrowsze dla ciała. I zobaczcie, mamy taki rodzaj berka, tym razem wietnamska zabawa, ale tutaj w wersji łapania gęsi. Gęś ma związane oczy, oczywiście jest to jedna z osób wybranych z naszego kręgu, z naszego otoczenia. No i o co chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że gęś ma zostać złapana, ale czy to gęś ma łapać? No zakładam, że to gęś musi łapać. To gęś ma łapać i gęś trzeba... To jest bardzo podobna zabawa u nas. Tak, ale gęś trzeba zmienić, prawda? Więc będziemy na przykład gęś odzywać podszczypywać, się, będziemy tak, z różnych wołać. Miejsc wołać, tak, żeby ją zmienić i utrudnić to złapanie. Oczywiście zabawa ma swoje plusy, bo można się potem wymieniać. Na pewno dobrze znacie nazwę tej zabawy u nas. Jaką ona nosi nazwę? W Polsce. Jaką nosi nazwę? Ciuciubabka. A tu gęś z wersji wietnamskiej. Takich zabaw zresztą ruchowych w tradycji świata orientu jest całkiem sporo, czy na przykład w związku z używaniem rąk, palców, jest jeszcze zabawa a propos żaby. Natomiast myślę, że tutaj warto zakończyć ten wątek tym, że no, te zabawy co prawda dzisiaj mają już, nie wiem, chyba są mniej atrakcyjne i mniej popularne. Ale my Was do tego zachęcamy, bo tak jak powiedziałam, zdecydowanie warto być na świeżym powietrzu i zdecydowanie warto być w ruchu. I jeszcze jedno zdanie, że te, zobaczcie, zabawy gdzieś tam na całym świecie mają wspólne wątki, prawda? One mogą... Inaczej mieć inne nazwy. Mogą mieć inne nazwy, mogą pochodzić z innych kultur, ale gdzieś ta baza jest bardzo podobna. Natomiast jeżeli zależy nam na czymś już bardziej twórczym, bardziej kreatywnym, no i zdecydowanie na rozwijaniu manualnych zajęć, no to absolutnie tradycja origami, czyli budowania wszelkiego rodzaju form, mniejszych i większych, a właściwie dążenie do mistrzostwa w budowaniu tak, w tego, używaniu papieru. W używaniu papieru i własnych dłoni. Te formy mogą być najróżniejsze. Tutaj pierwszy slajd to jakieś zwierzątka, jak myślę dobrze widać, ale zobaczcie, to mogą być już też najróżniejsze wzory, formy. Albo postaci, taka baletniczka, bardzo wdzięczna, estetyczna, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Takiego pięknego konika też jak najbardziej można zrobić w technice origami, tylko trzeba trochę poćwiczyć. Z lewej strony połowa tego slajdu pokazuje, jak od podstawowej formy zwykłego kawałka papieru przy kolejnych ruchach możemy dojść na przykład do złożenia takiego kwiatka. Ta forma jest dostępna, można się w tym ćwiczyć, są książki, można wejść do internetu i zacząć próbować na drodze do zdobycia mistrzostwa w origami. Doskonały czas na spędzenie wolnego czasu i ma swoje plusy. Nie musimy mieć tutaj towarzystwa, to znaczy jesteśmy w stanie w ten sposób wspaniale spędzić czas sami ze sobą i z naszymi manualnymi umiejętnościami. Choć mówimy dzisiaj o zabawie i mówimy dzisiaj o Dniu Dziecka, to zdecydowałam się zakończyć tę część taką uwagą i taką myślą, żebyśmy... Bardziej poważnie, tak. Żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że są na świecie miejsca, gdzie dzieci nie mogą się bawić w taki sposób, o których dzisiaj opowiadałyśmy, albo jest to bardzo trudne, bo na przykład dzieci od bardzo wczesnego wieku muszą po prostu pracować. I nie mówimy tutaj o pomaganiu rodzicom w domu, czy wyrzucaniu śmieci, czy sprzątaniu po sobie, tylko o prawdziwej pracy ciężkiej takiej, pracy. Zwykle ciężkiej i zwykle za bardzo marne wynagrodzenie. Więc chcę tylko Wam o tym przypomnieć, żebyśmy pamiętali, ale niech będzie pozytywem to, że po prostu cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się właśnie z tego, że mieszkamy w takiej części świata, że możemy korzystać z tego, z czego... Nie wszyscy mogą korzystać. Nie wszyscy mogą korzystać i żebyśmy pamiętali o tym, że są miejsca na świecie, które wyglądają niestety inaczej. Więc świętujmy ten dzień, w tym roku Dzień Dziecka, może też z taką myślą w tle, że mamy dużo szczęścia, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
I możemy być dziećmi. To znaczy my już nie. Czas spędzać. Chociaż po części. Właśnie na zabawach. Ale wy tak. I do tego was zapraszamy. Na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy grę zwaną Tangram. Tangram wymyślono w Chinach już ponad 3000 lat temu. Ba, przetrwał do dzisiaj. Mało tego, ma się całkiem nieźle. Jest to rodzaj puzli, rodzaj układanki i łamigłówki. Tangram to po prostu układanka złożona z 7 elementów. Właśnie wam je pokażę. Wpisanymi w kwadrat. Tutaj mamy kolorowe figury geometryczne. Mamy 2 trójkąty. Mamy nawet 3 trójkąt, 4 trójkąt. Mamy kwadrat i równoległy obok. Trudność tej łamigłówki, tych puzli polega na tym, że za każdym razem trzeba użyć wszystkich elementów, wszystkich jej elementów. I z tego tworzymy figury. Mogą to być zwierzęta. Pokażę wam jedno z takich zwierząt. No, wygląda mi to na jakiegoś niedźwiedzia, misia. No, niedźwiadek. Jeszcze inny przykład. Zwierzątka. Chyba garby, a jak garby to wielbłąd. Wielbłąd, właśnie. Tak naprawdę, słuchajcie, można również układać o wiele prostsze wzory. To jest trudne nie tylko dla dzieci, powiem wam szczerze, również dla dorosłych. Teraz się okaże. Tak, zaraz się okaże, bo będziemy sami tego próbować. Układanka ma już 3000 lat i wymyślona została podobno przez tybetańskich mnichów. Ale istnieje również inna legenda, która mówi o tym, że wymyślił ją chiński uczony o imieniu Tan. Inna zaś legenda mówi o tym, że wymyślił ją wielki smok, który nazywał się Yu. I to on właśnie przyczynił się do powstania tangramu. A sama nazwa, która brzmi Ci Ciao Tu, znaczy 7 sprytnych części, ale również tangram zwany jest grą 7 mądrości. Wymaga naprawdę dużej spostrzegawczości. Czego jeszcze wymaga? Kreatywności pewnie. Pamięci, tak, wyobraźni. I zaczniemy sobie od tego, że te wszystkie figurki należy po prostu wyciąć. Ania, ty zacznij wycinać, ja również też zacznę wycinać. Tutaj dla ułatwienia, tak jak powiedziałam, pokolorowano te trójkąty, kwadraty i równoległy obok, żeby łatwo nam było później, łatwiej nam było, bo nie będzie łatwo, układać nasze figury. Więc tak, ja już mam wycięte swoje figury geometryczne i dla ułatwienia pokażę wam, co może powstać z naszych 7 figur. Tutaj są takie najprostsze wzory, które możecie sami w domu ułożyć. Czy to pierwsze to jest serce? Tak. Jeszcze jedna plansza, której pokażę wam też proste figury, które można stworzyć w tangramie. Jabłko, choinka i rybka. Te, które możemy tutaj spróbować ułożyć wspólnie, już należą do tych trudniejszych, po prostu zwierzęta. Układam, zaczynam układać. A nie będę wam mówić co, sami się domyślicie, co powstanie. Pokazaliśmy wam najprostsze figury, jakie można ułożyć, ale to jest, są tylko przykłady z wielu kombinacji, które możecie zrobić samemu. Wzorów jest nieskończona ilość. My wam dajemy propozycje zabawy i tak naprawdę te puzzle zrobić możecie z różnych materiałów. Można zrobić z takich zwykłego kolorowego papieru, można zrobić z jednolitego papieru, można zrobić z drewna, z pleksji. Wyobraźnia tutaj może zadziałać. Albo z materiału. Można. I naszywać
Tylko, że to będzie jeszcze bardziej skomplikowane. I bardzo dobrze. Uczmy się dobrze i fajnie i kreatywnie bawić. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was właśnie dzisiaj do takiej zabawy. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Miłego dnia dziecka Wam życzymy i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Do widzenia.